Naszą powinnością jest wsparcie działań Stowarzyszeń Agroturystycznych. Naszą powinnością jest wsparcie działań Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i Gospodarstwa Gościnnego. I naszą powinnością jest działania na rzecz nowej rzeczywistości, która nastała wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, czyli Lidera. W zwięzły sposób chcemy zaprezentować nasze i naszych partnerów myślenie o przyszłości. O tym, jak będziemy w tej nowej perspektywie działać na rzecz lokalnej współpracy. Starali odpowiedzieć na zagadnienia, mianowicie ocena stanu turystyki w kontekście innowacyjności i jakości, refleksja na temat procesu rozwoju turystyki, rola doradców, sytuacja w turystyce na obszarze LGD i zmiany wywołane poprzednim okresem wdrażania i świadczone usługi, ich plany, ich kondycja. Gdzie do swojego gospodarstwa przyciągnęłam właśnie ludzi, żeby stworzyć dla siebie miejsce pracy, wychowując dzieci i zarobić coś w gospodarstwie. Nie było to łatwe. Od kilku lat bardzo dobrze rozwijają się gospodarstwa edukacyjne. Tutaj na pewno wszystko na ten temat mogłabym Państwu powiedzieć Pani Elżbieta Dziasek. Świetnie to działa w ramach ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Myśmy już 2 lata z rzędu przeprowadziły duże badania na ogólnopolskiej próbie tych zagród i to, co Państwo, którzy prowadzą te działalności edukacyjne, podkreślają, to, że cały czas się chcą rozwijać, że chcą tworzyć nowe pakiety, że chcą się też szkolić, tak żeby podnosić jakość tych swoich usług. Uczestnictwo w targach szybko nam pokazało, że skończył się czas na zwykły pokój. Turysta dzisiaj potrzebuje czegoś więcej. I w roku 2010, znowu tutaj podziękowania dla Centrum Doradztwa Rolniczego, dla pana Klaudiusza Markiewskiego, pana Leśniaka, pana dyrektora Bomby i całego zespołu Centrum Doradztwa, zaczęliśmy właśnie zmagać się z sieciowaniem produktu turystyki wiejskiej. No pojęcie bardzo wydawałoby się proste, ale temat złożony. Było to całkowicie nowe zagadnienie. Dużo było rzeczy trudnych do przewidzenia. No w końcu się udało, zrobiliśmy pakiet turystyczny, wprowadziliśmy go na rynek za pośrednictwem biura turystycznego. Proszę Państwa, chciałabym kończąc serdecznie pogratulować pomysłu na dzisiejszy panel. Szanowni Państwo, rewelacyjne wystąpienia, to była dla mnie prawdziwa usta duchowa. Gratuluję pomysłodawcom zarówno pomysłu, jak i jego realizacji. Życzę Państwu sukcesów, usługodawcom, jak największej grupy klientów, doradcom, stowarzyszeniom, NGO-om, promowania tego produktu i satysfakcji ze współpracy z tak wspaniałymi pasjonatami, którzy realizują pomysł agroturystyki w swoich zagrodach. Serdecznie dziękuję. Ciekawych emocjonujących dla klientów. Dziękuję bardzo.